Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejna aktualizacja. Zapraszam. Zaczynamy. M650. Chciałbym się tu chwilę zatrzymać przy tym modelu, żeby powiedzieć Wam, że po 10 latach, może niezbyt dużym przebiegu, bo tamten ciągnik ma około 2000 godzin, także jest bardzo mało użytkowany. Po prostu tyle rolnik go potrzebuje, ale stać go na to akurat, żeby taki ciągnik mieć. Wyciągnęliśmy do sprawdzenia wtryskiwacze i resztę układu po prostu prewencyjnie. I taki oto werdykt, szyna jedna i druga, bo to są dwie szyny, tak jak już wiecie, ci co nas oglądają, w stanie idealnym. To nie jest żart, w stanie idealnym. Pompa, tak prewencyjnie jest wymieniona sekcja zębata. Wtryskiwacze jeszcze w normie. Także ten ciągnik jeszcze z 5, myślę, lat powinien na tych wtryskiwaczach pojeździć. Musimy tutaj naprawić turbo sprężarkę. Oczywiście naprawiamy to w komplecie, oczywiście z DPF-em i z zaborem EGR, żeby to wszystko działało tak, jak się należy. Oczywiście wyczyścimy na wszelki wypadek zbiornik. Tam na szczęście nie było dużo rzeczy, ale jak już chcemy to zrobić tak, żeby było pewne, to ten zbiornik został po prostu wymyty. Paliwo bardzo ładne. W ogóle taka ciekawostka, jeszcze Wam powiem. Tu jest paliwo z któregoś z ciągników, gdzie spuściliśmy to już jakiś czas temu, słuchajcie. Po prostu tak z ciekawości. Też nam się wydawało, że jest bardzo ładne paliwo. Wtedy też była tam szyna ok. I zobaczcie, tu nic się nie dzieje w tej probówce. To jest probówka od wtryskiwacza, także ona się nadaje do oleju napędowego. Zobaczcie, nic tu się nie dzieje. Dno czyściutkie. Prawdziwe B0. Natomiast pamiętacie tą MKS670, przy której musieliśmy wszystko wymienić. Łącznie z chłodniczką i łącznie z drugą szyną. Łącznie z pompą. Tam też sobie wlaliśmy w taką probówkę paliwo. Ale nie stało tak długo jak to, bo to stoi już tutaj, Wam się przyznam, że około 4 miesięcy. Tam dostało niecały miesiąc. Wyobraźcie sobie, że to paliwo, które tam było, to stare oczywiście, spuszczone ze zbiornika, zaczęło zjadać ten plastik, z którego wykonana była ta probówka. Za chwilę po prostu to paliwo by się wylało. Czyli ewidentnie musiał ten ciągnik dostać kiedyś jakiegoś odbarwianego paliwa, niestety niewiadomego pochodzenia. Wiemy, że to nie u tego klienta, prawdopodobnie u poprzedniego, nawet nieprawdopodobnie, na pewno tak było, bo to jest drugi właściciel, ten ciągnik jest krajowy. Czyli u pierwszego właściciela na pewno taki incydent miał miejsce. No niestety, ale skończyło się tym, że po prostu trzeba było cały układ wymienić i to było bardzo bolesne. Dobra, wracamy do 650M. Słuchajcie, taka klasyka gatunku, też starego typu rozwiązanie, czyli wkręcone trzy śruby tutaj od układu EGR. No tradycyjnie dwie niestety zostały. Tylko łebki się wykręciły. Tu się wykręciła ta trzecia, także tu będziemy sobie ładnie odgwintowywać, czy odwiercać prawdopodobnie i gwintować od nowa. Taka ciekawostka. Turbosprężarka oczywiście z od nowości w tym ciągniku. Chociaż tu była kampania naprawcza, ale była kampania naprawcza właśnie taka, że gdyby był problem, to po prostu wymienią, a jeżeli nie ma problemu, to nie wymienią. Niestety problem zaczął się dopiero teraz, po 10 latach. I tak to wygląda. Oczywiście tu sobie wymontowaliśmy to, żeby ładnie mieć dostęp do wiercenia. I maszyna będzie hulać. I jeszcze taka ciekawostka, to też jest starego typu kolano, słuchajcie, które idzie od turbosprężarki do DPF-a i zobaczcie, tu jest pęknięte. One też pękały te kolana i teraz nowego typu kolano już przychodzi inne, bez tej podpórki, bo tu też na tych podpórkach się robiły dziury. Albo się tu rozwalało, albo się też tu rozwalało. Też takie wymienialiśmy w tym roku chyba nawet, albo w zeszłym. I to też to była kampania naprawcza, ale niestety też była na tej samej zasadzie jak ta turbosprężarka. No a że się zepsuło po gwarancji, to niestety, ale klienta już to nie dotyczy. 6430, on stał tam przed chwilą, ale pchnęliśmy to go tu, a tam już stoi na wylocie 7.5, którą tylko musimy uzbroić w schody, w osłony, w hitcha i do wydania. Natomiast tutaj robimy układ wtyskowy. Taka ciekawostka, szyna ok, pompa też ok, tylko sekcja zębata. Wyczyścimy rurki i oczywiście nowe wtryskiwacze. I maszyna będzie hulać. Zrobiliśmy połączenie ze skrzynią. Robimy końcówki i przeguby, te są popękane. Robimy zawieszenie przedniej osi, czyli tulejki i sfożnie. I parę takich jeszcze drobiazgów, słuchajcie, dosłownie pierdołek, jakieś siłowniki gazowe.
Reszta generalnie w tym ciągniku to jest igła. Ciągnik też ma tam około 4500 godzin z tego co kojarzę i też tam powiedzmy 11 lat chyba czy 12. O, nawet nie, więcej. Ten jest 9 rok, czyli on ma lat 15 teraz już. No ale całkiem nieźle to wygląda, słuchajcie. Musimy jeszcze tutaj zobaczyć sobie, przetestować podnośnik na końcu. Nawet pożyczyłem tu od sąsiada, tam ma gospodarstwo rolne, nawet widać. Znaczy nie, nie widać, bo teraz pod światło widzimy jego budynki. Mimo nowego wysokiego płotu i tak je widzimy, bo są dosyć wysokie. Pożyczyłem balast do ciągnika, o którym Wam zaraz opowiem, a który będzie budził kontrowersje na pewno. 7.5 zrobiona, skrzynia pośrednia chodzi jak się należy, dyfer też ustawiony. Także miejmy nadzieję, że tutaj jakby temat się zakończy. I wymieniliśmy jeszcze poduchy pod silnikiem, bo były totalnie padnięte. To wszystko na sztywno szło, za chwilę by pękł jakiś uchwyt, któryś jeden z czterech i byłby problem. Tutaj przyjechały nam wszystkie części i jak tylko Paweł sobie odpali ten ciągnik, bo w międzyczasie po prostu wziął go sobie do tego układu wtyskowego, no to składa sobie auto Powera. I tak by to, słuchajcie, wyglądało. Natomiast chciałem jeszcze Wam opowiedzieć o ciągniku serii 00, których już jako tako nie bierzemy. To jest ciągnik, który już mamy od jakiegoś czasu jakby pod opieką, dlatego też jakby tu wylądował, ale też wylądował tylko na jakby wybrane awarie. I właśnie ten ciężarek pożyczyłem tam od sąsiada po to, żeby sobie tutaj przetestować podnośnik i faktycznie Wam powiem, że coś jest nie tak tutaj. No jesteśmy w trakcie sprawdzania po prostu. Wyciągnięty mamy ten główny blok od podnośnika z silnikiem krokowym, powykręcane tutaj różne zawory właśnie w celu takim, żeby to po prostu posprawdzać, bo niestety, ale puszcza nam podnośnik na postoju, potrafi opuścić bardzo szybko, no nie powinno tak być, słuchajcie, to wiemy o tym. No musimy ustalić jakby co jest przyczyną, nie? Jeszcze musimy tutaj sobie pozaglądać na pewno do tego bloku, bo w nim też tu parę rzeczy jest. Raczej głównie się znajdują w tym, ale, no ale chcemy jeszcze zajrzeć, czy czasami tu nie jest pogrzebany. Teraz już się kalibruje normalnie podnośnik po otrzymaniu nowego sterowania EHR-em, a wcześniej nie szło go skalibrować. Natomiast no, nie może być tak, że on będzie opuszczał, bo on będzie później świrował, a dosyć szybko opuszcza. I to jest taka jedna z zagadek. W sumie tylko tam zostało i ciągnik byłby do wydania. U nas się rozpaduje, słuchajcie, tak zapowiadali deszcz i generalnie ten deszcz idzie. Pierwsze jakieś tam kropki są, teraz akurat przestało, ale generalnie nie, lecą kropki już, także niestety, ale będzie padać. 6920S skończony, tutaj stare części. Ciągnik, tak jak Wam mówiłem, pracuje z taką maszyną do układania rękawów. Zrobiliśmy przednie zwrotnice i jedną zwolnicę. Zrobiliśmy przeguby i końcówki. Zostało na pewno całe zawieszenie TLS i to musi klient zrobić i to w najbliższym możliwym czasie. Tam już budżet troszeczkę był wyczerpany, ale powiedziałem, że tu przed akcją burak musi to być ogarnięte, bo za chwilę wypadnie łożysko z podpory i będzie dopiero. Z tyłu troszeczkę takich wycieków, tutaj szczególnie pod kabiną, jak ją unosiliśmy, też ogarnęliśmy. O, zrobiony cały wałek, to już wiecie, głównie na to ten ciągnik też trafił. Wszystkie oleje, filtry wymienione. Zrobiona naprawa instalacji elektrycznej, no ta była dosyć tutaj taka poprzerabiana we własnym zakresie i niestety, ale musieliśmy ją ponaprawiać, tak żeby można było normalnie korzystać i z bezpieczników, i z przekaźników, a wcześniej niestety tak nie było. No i słuchajcie, no chyba tyle, nie? Aha, i nowe błotniki z nowymi ustalarzami utrzymał ciągnik, no bo niestety, ale tamte już w prawe zgnił całkowicie, a lewy też już praktycznie był taki, że za chwilę by się zaczęły problemy, także no stwierdziliśmy, że robimy tak. Tak jakoś mi tutaj dziwnie ten błotnik patrzy, nie wiem czemu, nie podoba mi się to. A muszę sobie się przyjrzeć temu błotnikowi, czemu to tak jest, ale chyba, że zgięte jest to, ale to raczej się nie gnie, nie? To. Chyba, że tak po prostu ten uchwyt jest wyprodukowany, bo są w zamienniku. Ale i tak jest dużo lepiej niż było. 100 razy lepiej, na tym powiedział. W ogóle te uchwyty chcemy sami zacząć produkować. Ale ciągle coś nam tam wychodzi i niestety nie możemy do tego dojść, żeby je zacząć robić. Ten ciągnik czeka w kolejce, ten gotowy do wydania, ten jest nasz.
Może będzie na sprzedaż, jakby ktoś tam był zainteresowany. Znaczy raczej będziemy go chcieli dać na kilka dni gdzieś do roboty tutaj komuś lokalnie, żeby go sobie też przetestował. No to jest ciągnik w bardzo fajnym stanie. Wkładamy turbosprężarkę zrobioną, bo tam rzucała olejem, mimo że była świeżo wymieniona w Niemczech na Remana. Ale tak to się w tych Remanach zdarza. Wymienimy końcówki i przeguby, połączenie silnika ze skrzynią, pasek i dźwignię musimy wymienić w kabinie odbiegów. No i te lampy założymy, bo tak no, ani nawet nie idzie z nich korzystać, bo tam jakieś błędy Niemiec to założył, ale tak. A poza tym ciągnik bardzo fajnie utrzymany. No reszta w tym ciągniku. My zrobiliśmy w ogóle P50 przegląd i generalnie resztę rzeczy tutaj mamy naprawdę spokojną głowę. Przebieg nie mały, bo 11800, tak jak w Niemczech został kupiony i nic tu nie uległo zmianie. Jeszcze ten uchwyt odwodnika chcemy też poprawić, bo on jest lekko zgięty. No i to by było to wszystko. No i te dwa czekają w kolejce. Ten taki brazylijski, Brazylian wersja, na niego mówimy. Teraz chyba pierwszy wjeżdża ten Ercek, a potem kolejne. O, ładnie nam się rozpadało. Tak sobie myśleliśmy przez weekend z chłopakami, no bo wiadomo, że dyżur był. Chłopaki tutaj obsługiwali klientów, podjeżdżali, wydawali części. I tak sobie myśleliśmy, że no, dla nas jest lepiej jak popada, jak jest jakaś mała przerwa w żniwach, no bo wtedy jest szansa i tak sprzedać więcej części. Natomiast jak, to jest z punktu takiego oczywiście czysto finansowego, natomiast jakby dla rolników wiadomo lepiej, żeby ta pogoda jeszcze była przez kilka dni, bo te żniwa faktycznie są już mocno posunięte w kraju. Co niektórzy są już po żniwach, rolnicy u nas w okolicy to w ogóle to jest chyba w sumie ostatek już. Nie mają wymocone tylko wielkoobszarowcy, no bo wiadomo, że tam trzeba tych dni więcej. No i, no i powiedzmy ci rolnicy, którzy gdzieś tam czekali za usługami, a się jeszcze nie doczekali. Natomiast tak, to jest generalnie, słuchajcie, posprzątane. Jakieś tam słoma jeszcze do popracowania. Jechałem przez zachodniopomorskie w sobotę. Generalnie też już coraz więcej pól posprzątane, ale generalnie tam jest taki powiedzmy półmetek powoli. Dużo pól jakby stoi jeszcze, nie? To widać, że gdzieś tam musiało dojrzeć. No zawsze kilka dni później są też żniwa. Nie wiem jak tam na południu Polski, dajcie znać, ale generalnie to tak, jak gdyby nie ten deszcz, to ja myślę, że do końca tego tygodnia i z grubsza byłoby no wymucone, nie? Zawsze taki, jakieś tam kolejne burze i deszcze, no to jest gdzieś tam no minus dla oczywiście parametrów. No i jest znowu ryzyko jakichś tam gradów, wichur i innych rzeczy, a niestety w tym roku jestem, ja w ogóle jestem zaskoczony w tym roku, bo dużo jakichś takich zjawisk jest gwałtownych, natomiast u nas tutaj w powiecie średzkim wam powiem, jako tako nie naszkodowało, gdzieś tam trochę drzew połamało, ale tak jakoś przez budynki nie przeszło. Upraw jakoś nam nie naniszczyło, generalnie nie, to generalnie uprawy ocalały, natomiast co zapowiadają deszcz, to on jest, co zapowiadają burze, to jest burza, przechodzi, pada deszcz, nie pamiętam, przynajmniej z 20 lat tak nie było, jak za dzieciaka to pamiętam, że tak było, że kilka dni, burza, deszcz, znowu od nowa się budowało. I faktycznie tak w tym roku jest u nas tutaj, przynajmniej w powiecie siedzkim, co mnie akurat cieszy to, no bo generalnie tam zawsze deszcz z nieba to deszcz z nieba. Może mniej się cieszą ci, co tam mają deszczownie i liczą na to, że będzie susza. Gatunek ludzki taki niegodziwy trochę jest niestety. Ja uważam, że co popada, to popada. Żadna deszczownia tego nie zastąpi oczywiście. Nie chcę tutaj w żaden sposób dogadywać tym, którzy deszczownie mają, czy nimi handlują, czy sprzedają, bo wiadomo, to jest biznes, ale no tak to już powinno być, że powinno być trochę pogody i powinno znowu troszeczkę gdzieś tam popadać. I tak faktycznie w tym roku jest tutaj, nie? Za dużo nas nie przesuszyło, ale już gdzieś tam ościenne powiaty to prędzej. Generalnie deszczownie były potrzebne, to nie jest tak, że nie były, natomiast też nie było tak, że bez tych deszczowni by totalnie nic nie urosło. Tak jak w innych rejonach kraju gdzieś tam się zdarza, że no faktycznie nie dość, że przymrozki na wiosnę to susza totalna. U nas tak nie było. No i tak jest jak jest, dosyć ładnie to wszystko wygląda, nawet i rowy, jakieś takie i drzewa, to wszystko takie żywe jest, no bo po prostu pada, tak? I tym miłym akcentem kończę i zapraszam na film Karola, oczywiście w piątek. Na przyszłej aktualizacji myślę, że będę mógł wam coś więcej powiedzieć właśnie o autopowerze, bo powinniśmy go mieć złożonego, plus powinniśmy już montować go do ciągnika. Taki jest scenariusz. Pozdrawiam, cześć!